Pora na szóstą walkę KSW-32 i jest to jednocześnie pierwsza dziś walka o pas międzynarodowego mistrza federacji KSW. A wystąpi w niej one of Poland's premier grapplers who has won most of his fights by submission. His opponent tonight, however, was the one that got away. Here's the exact revenge for a fight from last December. His berserker steams Thomas, the giraffe, Narcos! Reprezentant Polski miał na wadze równo 93 kg. An elusive and fleeting presence in the cage. He's a riddle for every opponent. This style brought him KSW Cole. And now the newly minted champion makes his first defense. From Croatia, here is Goran the Ghost reprezentujący Chorwację ważył wczoraj 93,200. Damia panowe, Jakomije Draho, wecieraz o Londynu, predstawiki, wrząc wyrwać skoku borca, Goran Relić. Walka zaplanowana jest na 3 5-minutowe rundy plus ewentualne 5 minut do gry. Kategoria wagowa 93 kg. Sędziuje Rich Mitchell. Panie i panowie, przed wami mistrz federacji KSW, Goran Relić! Wtedy w grudniu ubiegłego roku podczas gali KSW-29 każdy z nich uważał się za zwycięstwem. Podzielone były również zdania sędziów, bo decyzja była przecież niejednogłośna. Czas rozwiać wątpliwości.
nic nowego przez ten czas się nie zdarzyło. Nadal Żyrafa jest grapplerem, nadal Relicz jest głównie zapaśnikiem. No ciekawe, jakie przede wszystkim wnioski wyciągnął z tego pierwszego pojedynku, przegrany wtedy decyzją, ale tak jak mówisz, bardzo blisko Tomek Narkun. Goran Relicz to jest zawodnik, który jakoś się specjalnie nie zaskakuje. On nie robi nigdy w klatce czy w ringu rzeczy, które są, a wychodzą poza jakieś ramy MMA, ale te jego MMA jest nadzwyczaj skuteczne i nadzwyczaj poprawne w każdej płaszczyźnie, czy pięściarskie, czy kopnięcia, czy zapasy, czy parter, bo pamiętajmy cały czas, że Chorwat na biodrach też nosi czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu.